Przed wami szyderczy skrót filmu o ojcu pierwszej bomby atomowej i całej paplaninie, jaką musiał zaliczyć, żeby odpalić największą petardę świata. Zanim przejdziemy do jądra, zostawcie subo, nikomu nie zrobię krzywdy. Okej? Nie żartuję. Dziękuję ślicznie. A teraz wysadzimy ojca na kibel. No, God, please, no! Gdzieś w deszczowej piosence młody Oppenheimer jeszcze jako student Hogwartu podziwia fale rozchodzące się po kałuży, obawiając się wojny nuklearnej, która zniszczy świat. Ty się lepiej martw o TikToka. Po czym w 1954 przesłuchiwany przez Radę Bezpieczeństwa zaczyna opowiadać swoje origin story od 1924, gdy studiował w Cambridge i był totalnym jełopem w laboratorium. Ej, czyli ja też mogę być genialnym fizykiem. A gdy zostali studenci poszli na wykład Nilsa Bohra, on musiał pozmywać naczynia, więc zatruł jabłko swojego wykładowcy cyjankiem potasu. Jednak warto było uczyć się chemii. Po czym zasypiał standardowo męczony cyfrowymi wizualizacjami ukrytego świata i niesamowitych palników gazowych. A gdy rankiem przybiegł uratować życie wykładowcy, spotkał samego Bohra. To nie ta Łajza Gilderoy, która przypisuje sobie zasługi innych? Od którego dostał radę won do Niemiec, żeby mógł się tam poświęcić. Poświęcić studiowaniu teorii, a o matematykę niech się nie martwi, bo wszyscy mają ją w dupie. Czyli słusznie olałem ją już w podstawówce jakieś 3 lata temu. Więc leci Nimbusem 1900 do Gettingi, gdzie ostro studiuje i podziwia sztukę, odbijając se w akademiku piłkę od ściany i rozbijając w rogu kieliszki. A więc mój stary też był geniuszem. A tymczasem w 59 niejaki Louis Strauss / Robert Downey Senior przechodzi właśnie rozmowę kwalifikacyjną do rządu i gdy Senat pyta go o relacje z Oppenheimerem, opowiada, że po II wojnie światowej, gdy Opie był już światowej sławy niszczycielem światów, zaproponował mu stanowisko szefa instytutu w Princeton, prezentując mu mieszkanie z widokiem na Einsteina rzucającego kamienie do stawu. No fajnie, ale sracz często się zapycha. Więc Wobelt lezie z nim zagadać, a gdy Louis mija Siwielca, ten nie odpowiada na jego guten tag. I Struś się trochę obraża na Oppenheimera, podejrzewając, że coś mu nagadał. Oby nie próbował się za to zemścić, zwołując jakąś komisję. A tymczasem wcześniej Oppenheimer, studiując jeszcze za granicą, poznaje samego Heisenberga, legendarnego niemieckiego naukowca, który podobno stworzył najczystszą metę w historii. Sagen Sie meine. A po powrocie do USA zaczyna prowadzić wykłady z teorii kwantowej, którą z początku wszyscy mają w pupie, ale grono zainteresowanych się rozrasta i coraz więcej osób chętnie słucha, co dzieje się z umierającą gwiazdą. No, zdycha. Po czym Wobelt, otwarty na różne poglądy, udaje się razem z bratem na jedno z komunistycznych zebrań, gdzie poznaje niejaką Jean Tetlock, z którą po wymianie idei wymienia się genitaliami. Ha, muszę częściej chodzić na zebrania komunistów. A gdy pupcia znajduje sanskryt, każe mu go czytać, więc zupełnie przypadkowo trafia akurat na swój najsłynniejszy cytat. Wiecie, ten o tym, że stał się niszczycielem fiatów, po czym w wyborczej pisze, że Niemcom udało się rozszczepić jądra atomów, co Opie nie może uwierzyć, więc od razu biegnie wyrazić swoją opinię na tablicy. Czyli jeszcze przed Twitterem ludzie czuli taką potrzebę. Ale ziomkowi z sali obok też się udaje rozszczepić jądra i Wobelt uświadamia sobie, że wszyscy fizycy na świecie myślą teraz to samo. Że chyba czas coś porządnie rozjeść. Po czym nadchodzi 1 września 39 i mundrale dowiadują się z gazet, że Hitler przyjechał do Polski na wakacje, a niedługo potem u Oppenhamleta zjawia się pułkownik Groves. Ej, on nie grał wcześniej ziemniaka w sreberku u Nolana? Który nazywa go pozerem, jajcarzem, kobieciarzem i komunistą i oczywiście proponuje dowodzenie w projekcie Manhattan i stworzenie bomby atomowej. Myślałem, że o wymyślenie nowego smaku dla tej marki lodów, no nieważne. Więc jajco głowy od razu wymyśla stworzenie sieci kolejowej, żeby pociągi mogły dostarczać niezbędne zasoby z szop do jednego punktu i kończąc już drugą część zdania
w pociągu, bo ciągłość montażowa jest bardzo ważna, każe zbudować tajne miasto pośrodku niczego, wznosząc tam szkoły, kościoły i burdele, żeby naukowcy mogli się tam przeprowadzić z rodzinami. A wiadomo, że normalny człowiek nie wysiedzi bez po czym zakłada swój ikoniczny kapelutek i bierze w łapę fajkę do zwiastunów, ale później niejaki Edward Teller przynosi obliczenia, z których wynika, że odpalając bombę atomową mogą wywołać reakcję łańcuchową, która podpali atmosferę i zniszczy świat. Więc Opie konsultuje się z Einsteinem, co nigdy się nie wydarzyło, aż do tego filmu. Na co Niemiec odpowiada, że on to jest raczej słaby z matmy i niech zagada do Hansa Bethe, który po swoich obliczeniach obala tę teorię, twierdząc, że ryzyko zniszczenia świata jest bliskie zeru. Co sądząc po tym, że właśnie do was mówię, raczej się sprawdziło. Po czym Opie chami zwozi do miasteczka swoją rodzinę i oprowadza po nowym domu, gdzie rozczarowana Kitty stwierdza, że nie mają kuchni. No i dokąd ona ma teraz wracać w seksistowskich żartach? A w 54. Oppenheimer opowiada Radzie Bezpieczeństwa, jak będąc już jej mężem, spotkał się potajemnie z Jean, która nalegała, więc już przepchał jej ten zlew. Wszystko robił z napędem jądrowym. Ale później, siedząc z jądrem na wierzchu, poinformował ją, że widzą się po raz ostatni, a gdy to opowiada, Kitty wyobraża sobie, jak Jean właśnie go ujeżdża przed komisją. I nawet nie wspominają o prezerwatywie. Też mi Rada Bezpieczeństwa. Po czym na Manhattanie przy okazji urodzin Jezusa pojawia się nagle Niels Bohr, który miał okazję rozmawiać z Heisenbergiem i gdy reszta dowiaduje się, że na ziole zmierzają z bombą w złym kierunku, jajcogłowi cieszą banany. No z niebieskiej mety raczej słaba bomba atomowa, szwabskie głąby. A gdy Kaz Bohrer wyjaśnia, że nie przyjechał tu pomagać, bo petarda, budzi u niego lekkie dylematy moralne, Opie Hi-Fi dostaje nagle telefon z San Francisco i gdy Kitty znajduje go roztrzęsionego, okazuje się, że Jean strzeliła sobie w wannie samobuja czyimiś ręcami. Szczerze mówiąc, jakoś nigdy nie przepadałem za Florence Pugh. A po śmierci austriackiego malarza Niemcy już ledwo zipią, ale Japończycy nie mają zamiaru odpuszczać, a pokonanie ich pociągnie za sobą ogromne straty po obu stronach. Więc żeby straty ponieśli tylko Japończycy i druga wojna światowa się zakończyła, Amerykanie przyklepują zrzucenie bomb na dwa miasta i zmuszenie Japonii do kapitulacji. Ale że sekretarz wojny był ze swoją żoną na miesiącu miodowym w Kioto, to miasto wykreśla z listy, bo to przyniosłoby pecha, tak jak wzięcie ślubu w miesiącu bez R. A że zbliża się konferencja w Poczdamie i ostatnia szansa Trumana na wtajemniczenie kolegi Stalina, kurier dowozi ekspresem największą petardę świata na test trójcy. Ale że nadchodzi polskie lato, przesuwają detonację na 5:30 rano i gdy wszyscy zajmują pozycję, trzymając szybki chroniące przed atomową apokalipsą, po 3 latach pracy i 60 sekundach srania w portki, rozchodzi się jeden z najbardziej wybuchowych wybuchów w historii kina. Wow. I po podziwianiu grzyba przez 15 minut, wszyscy skaczą z radości, ciesząc się, że ogromny wysiłek się opłacił, a Oppenheimer zdejmuje aż sombrero. Co za piękny i satysfakcjonujący finał. Jeszcze godzina? Po czym wojsko zabiera dwie bombki, na które Oppenheimer nie ma już wpływu, czekając prawie 3 tygodnie na jakiekolwiek wieści, aż Truman ogłasza w radiu, że Amerykanie 16 godzin temu zrzucili bombę na Hiroshimę. Kura. Więc lekko zmieszany Opie przemawia do zebranych na sali gimnastycznej, ciesząc się, że Nintendo dostało po dupie, ale jednocześnie przeżywa mało przyjemne wizje atomowej apokalipsy. Fajny trik ze znikającą publicznością, ale... A gdy trafia do Trumana, który jest święcie przekonany, że Sowieci nigdy nie zbudują swojej bomby atomowej, bo nie mają zasobów, to się kiepsko zestarzało, wyznaje mu, że czuje krew na rękach, na co prezydent wręcza mu chusteczkę i twierdzi, że nikogo nie obchodzi, kto zbudował bombę, ale kto wydał rozkaz, żeby ją zrzucić. Jakoś nie widzę twojego nazwiska w tytule filmu. Po czym Truman Show dziękuję za wizytę, nazywając Opiego Beksom, a 14 lat później, w czasie przesłuchań Straussa do rządu, młody Han Solo zaczyna łączyć kropki i prawda wychodzi na jaw. A było to tak. W 49. Oppenheimer upokorzył Straussa na przesłuchaniu w kongresie, a po pierwszych próbach atomowych Sowietów sprzedziwiał się budowie bomby wodorowej. Więc mściwy Downey senior namówił niejakiego Bordena, żeby wysłał list do FBI, oskarżając Opiego o współpracę z komunistami. Przez co Wobelt stracił certyfikat bezpieczeństwa, a gdy się odwołał, Strauss zmontował tajną komisję bez udziału publiczności i prasy, żeby zniszczyć reputację. Doktora
doktorka, który słuchając zeznań 3/4 obsady przez cały film, zastanawia się, czy ludzie kiedykolwiek dowiedzą się, co naprawdę tu zaszło. Może ktoś kiedyś nakręci o tym film, ale będzie w długi. Po czym na sam koniec niby nieoskarżyciel tak ciśnie łobełta, że jemu prawie eksploduje atomówka, a po maltretowaniu doktorka przez prawie miesiąc i wywlekaniu brudów z jego życia, rada dalej utrzymuje cofnięcie mu certyfikatu bezpieczeństwa. Przynajmniej byli uczciwi. Ale 5 lat później na przesłuchaniu Straussa niespodziewanie zjawia się Freddie Mercury, który składa oświadczenie, że Strauss to kawał mędy społecznej i ujawnia wszystko, co właśnie wam powiedziałem, przez co Wise'a nie dostaje się do rządu. Oh snap! Ale nadal upiera się, że Opin nastawił wszystkich naukowców przeciwko niemu i to dlatego Einstein się na niego obraził, na co Solo odpowiada, że może wcale nie rozmawiali o nim, tylko o czymś ważniejszym. Ach, pewnie znowu o mnie. I okazuje się, że Alberto Einsteini ostrzegał Opiego, że gdy już spiorą mu dupę za jego osiągnięcia i będzie wyglądał jak Michael Keaton teraz, będą mu wręczać nagrody i wybaczać, ale tak naprawdę cała ta szopka będzie tylko dla nich. A, jak na Oscarach. Na co Oppenheimer wspomina, jak wręczył koledze obliczenia, obawiając się podpalenia atmosfery i zniszczenia świata, dodając teraz, że chyba właśnie go zniszczyli, przez co mądrali, że dnie mina. Po czym Roberto wyobraża sobie wojnę nuklearną, która niszczy nasz świat i zamyka oczy. Człowiek, który dokonał niemożliwego. Nie spojrzał na końcu w kamerę. Moja prawdziwa ocena tego filmu to 8 na 10. A teraz obejrzyj kolejny szyderczy skrót przygotowany specjalnie dla ciebie, bo będzie bum.